wyjście. Na przykład wyjście z trudnej sytuacji, czy też wyjście z beznadziejnego zamknięcia. Brama to również wejście, możliwość dostawania się do środka. Mówimy niekiedy, że ktoś wszedł w siebie albo wyszedł z siebie. Jezus jest bramą wejścia dla tych, którzy czuli się obcymi dla samych sobie. Z drugiej strony, Jezus jest bramą wyjścia dla tych, którzy pozamykali się w sobie, żyją w izolacji, w lęku o siebie i w lęku przed życiem. Jezus daje przykład, należy wchodzić w siebie, broniąc się przed udawaniem kogoś innego, niż się naprawdę jest w życiu. Zachęca nas, byśmy byli otwartymi jak brama i odważnie przyjęli prawdę o nas samych. Wielu za czasów Jezusa musiało zdać egzamin bramy. Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Potem szedł przez bramę na dziedziniec Kajfasza. I gdy już zobaczył prawdę o sobie oraz ją usłyszał z własnych ust, wyszedł na zewnątrz. Wiedział już wszystko o sobie. Moi drodzy, dzisiaj mamy niedzielę dobrego pasterza. Pasterz, którego my mamy, Jezus Chrystus, każdego z nas ukochał, bo trwamy w tej tajemnicy wielkanocnej, gdzie rzeczywiście Pan Jezus oddał za każdego z nas swoje życie. Rozumiemy, że oddał życie przede wszystkim i za nas grzech, żeby nas wykupić. Jakże bardzo ważną sprawą w życiu jest uwierzyć w Boże miłosierdzie. Nieraz, prawda, spotykamy ludzi, którzy pewne rzeczy sobie nie mogą wybaczyć. A moi drodzy, Boże miłosierdzie jest większe od każdego, nawet najgorszego grzechu. Trzeba umieć żałować i prosić Pana Boga o to miłosierdzie dla siebie. Prośmy, właśnie rozważając dzisiejszej tajemnicę dobrego pasterza, modląc się za papieża Franciszka, za naszego biskupa Mieczysława, wszystkich biskupów tutaj, którzy pracują na Ukrainie, dziękując Panu Bogu za wszystkich kapłanów, którzy pracowali w naszej archidiecezji lwowskiej, szczególnie tutaj w naszej parafii. Również dzisiaj obchodzimy następne święto, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, tak niedaleko od nas, gdy Król zawierza całe nasze ziemie. I nie tylko w losie mówią, że Matka Boża jest His, ich, prawda, my jako Polacy mówimy, że Matka Boża jest nasza, Ukraińcy też będą mówić, że Matka Boża jest ich. To jest prawda, Matka Boża jest dla wszystkich, tylko weźmy tę Maryję właśnie za swoją Matkę i ona nam się dzisiaj opiekuje. W szczególny sposób dzisiejsze msze święto ofiaruje za róże różańcowe świętego Stanisława i świętego Jana Pawła II, potrzebna łaski dla was. Modlimy się dzisiaj również za Pana Ludwika i Pani Irenę, 40 lat życia małżeńskiego, które dziękują z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich. Ja również dziękuję Panu Bogu, mam takie swoje rocznice. Od 3 maja, 17 lat temu, otrzymałem święcenie diakonatu, pierwszy stopień kapłaństwa. Również chcę się pomodlić za swego siostrzeńca, który ma dzisiaj 9 lat, o Boże błogosławieństwo i Matki i opiekę Matki Bożej dla niego. Powierzmy mi nasze sytuację, nasze rodziny i dobremu pasterzowi Matce Przenajświętszej. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Święto Panem Najświętszą Marią, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiluje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. O nie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Boskiemu w Najświętsze Maryi Pan, przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawiamy dzięki stawiennictwu naszej Matki i Królowy. Religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Nie brak mi niczego.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostola. Najdrożsi, to się Bogu podoba, jeżeli dobre czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. Blądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Temu chłopcu.
chłopakowi czy dziewczynie, które wybiorą inną drogę. Inną drogę to nie znaczy, że bez ludzi, bez problemów, ale moi drodzy, ci, którzy będą oddawać się sprawom Pana Boga. I daj Boże, żeby tak zawsze było. Wspominając wszystkich kaplanów, którzy stanęli na naszej drodze. W szczególny sposób dzisiaj również modlę się za swego poprzednika, księdza Tadeusza, bo jego znam innych, tak prawda, bo jest tuż, to chyba zbyli, albo zmarli, albo odeszli. Moi drodzy, również przeżywając dzisiejszą uroczystość w Królowej Polski, prośmy o potrzebne laskę, aby Maryja zawsze miała nas w swojej opiece. Niech każdemu z nas Pan Bóg rzeczywiście daje to dobre serce, żebyśmy zawsze odczuwali właśnie to, co jest dobre, to, co jest słuszne. I z dzisiejszych czytań wypływa jedno takie pouczające dla każdego z nas, żeby nie przedłużać, moi drodzy, sąd należy do Boga. I jeśli my będziemy uciekać się do Pana Boga, prawda, i prosić, to On zawsze nam da to dobre serce. A jeśli człowiek szuka siebie, to nigdy wprawdzie przed Panem Bogiem i przed sobą nie znajdzie. To, co dzisiaj słyszeliśmy, prawda, w komentarzu do dzisiejszego Ewangelii, jakże bardzo ważne jest wiedzieć, kim ja jestem i swoje zdolności, co jest bardzo ważne, prawda, i swoje przywileje, może rzeczywiście jestem w niektórych sprawach lepszy od kogoś, ale moi drodzy, może też i trzeba nam nieraz uznać, że jesteśmy grzeczni, że jest w nas nieraz wiele egoizmu, że ja bym ustawiał swoje rodziny, czy swoich w pracy, prawda, tak jak mi się podoba, prawda. W teraz to nic nie ma z miłości, to jest tylko wtedy z wykorzystania, bo prawdziwa miłość, moi drodzy, zawsze umie siebie dawać. To, co, jeśli się nie mylę, pani Halina czytała, prawda, że Pan Jezus nic złego nie uczynił, a oddał swoje życie, cierpię. Inaczej jest, kiedy my coś zrobimy złego i dostaniemy od kogoś słownie, ja nie mówię tam fizycznie, jak dostaniemy słownie i ja wiem za co, to cierpienie jest całkiem inne. Ale jakie jest właśnie, Pan Jezus chwali to cierpienie, kiedy dostaniesz niesłusznie. Wtedy właśnie to jest przyrównane do tego zbawienia, które ciągle się gdzieś dokonuje. Moi drodzy, jeśli my jesteśmy ciałem Pana Jezusa, Kościół, to zobaczcie, ten Chrystus ciągle cierpi. Bo ile jest ludzi cierpiących, tyle Chrystus cierpi. Ile jest w ludziach radości, tym Chrystus triumfuje. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkie rzeczy widziane i niewidziane, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również dla nas pod Poncjuszem Pilatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak rozstania Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwały sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechu, i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Amen. Zgromadzeni wokół zmartwychwstałego pasterza, który ofiarował na drzewie krzyża samego siebie, aby odkupić ludzi i otworzyć wszystkim
bramę wiodącą do życia, skierujmy do Boga wspólne prośby. Módlmy się za papieża Franciszka i naszego biskupa Mieczysława oraz za wszystkich biskupów, kapłanów. Niech wiernie naśladują zmartwychwstanego pasterza i będą wzorem dla powierzonej im owczarni. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o dobre powołanie kapłańskie. Niech posługę głoszenia Ewangelii i ratowania dusz ludzkich wciąż podejmują nowi ludzie, gotowi ofiarować Ciebie Jezusowi, szczególnie z naszej parafii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości w naszej Ojczyźnie, aby wszyscy mogli cieszyć się poszanowaniem praw i godnymi warunkami, żyjąc w pokoju i pomyślności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za świat ludzi pracy, o rzetelność i uczciwość w wykonywaniu zawodu, o godziwe wynagrodzenie, o możliwość zatrudnienia dla bezrobotnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji dzisiejszej mszy świętej o zdrowie, potrzebna laski, o dar modlitwy dla Was, róż różańcowych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Pana Ludwika, Pana Irenę, o Boże błogosławieństwo dla nich, żeby nie brakło przebaczenia, miłości między nimi i o Boże błogosławieństwo dla całej ich rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, aby zmartwychwstały pasterz prowadził ich kiedyś do nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy szli wierni za głosem dobrego pasterza i przeszli kiedyś szczęśliwi przez bramę wiodącą do wiecznego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże najlepszy Ojcze, Ty dałeś nam swojego Syna, abyśmy mieli życie przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Udziel nam i wszystkim, który z miłością wspominamy, dar potrzebny do chodzenia po ścieżkach zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zaprawdę godny, to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawione.
abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z ramionu wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępuje. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wiele będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,
nosi Ducha Świętego, wszelka czegoś i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas pobłogosławiło. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na niebie. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z swoją wolą, na Pana Jego pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Z niebo chciałem przenieść się w głąb.
się. Boże dobry, pasterzu wejdzie łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna i wprowadź Go na ucztę życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenia parafialne. Moi drodzy, poniedziałek będzie wieczorem msza święta o godzinie 19:00 po mszy świętej majowe nabożeństwo. Zapraszam grupy 4., 5., 6. i 7. I również msza święta będzie na żywo online. We wtorek rano msza święta o godzinie 8:00. Grupa 8., 9., 10., 11. Również msza święta online. W środę wieczorem msza święta o godzinie 19:00. Po mszy świętej majowe nabożeństwo. Zapraszam grupy 12., 13., 14. i 15. W czwartek rano msza święta o godzinie 8:00. Zapraszam grupy 16., 17., 1., 2. i 3. W piątek będziemy przeżywać odpust ku czci świętego Stanisława, biskupa męczennika, msza święta o godzinie 11:00. Zapraszam wszystkich, prawda, może te najmłodsze dzieci zostańcie. Kto by się czuł, czy chory, czy ma temperaturę, bardzo proszę zostać w domu, łączyć się z nami przez internet. Kto jest zdrowy, prawda, i ma maskę, to serdecznie zapraszam. Moi drodzy, bardzo bym też prosił mężczyzn naszych, żeby ktoś tam, jak ktoś cudzy by przyszedł, prawda, to delikatnie podziękować. Na tego nie zapraszajcie, nie z siemianówki, ja ich też bardzo lubię i na tego, ale i nas, jak rozumiecie, nas będzie bardzo dobrze. Oczywiście parafian siemianówki wpuszczę, jakby tam, nie daj Boże, ale cudzych obcych bardzo proszę, żeby nikogo, nie daj Boże, nie zrobię zdjęcia, żebyśmy później nie mieli problemu. I na ten temat, prawda, powiedzmy, że było 10 osób i koniec. Następnie, moi drodzy, następną niedzielę msza święta na razie się bez zmian. O godzinie 9:30 w Dybiance, o godzinie 11:00. Zobaczymy, jak nam przejdzie piątek, to może i w niedzielę sobie pozwolimy zaszaleć. Ale zobaczymy, jak to będzie po 11:00. Następnie, moi drodzy, intencje. W poniedziałek we własnej intencji, we wtorek we własnej intencji, w środę modlę się za zdrowie, Boże błogosławieństwo, dla całej rodziny, dedów, w czwartek we własnej intencji, w piątek modlimy się w jednej intencji za świętej pamięci Stanisławę, Helenę, Annę, Andrzeja i Mirosława. I również następna intencja o szczęśliwą operację dla Pana Romana. Następną niedzielę o godzinie 9:30 msza święta za parafian w Dobianach i o godzinie 11:00 modlimy się za świętej pamięci Maksyma w jego dniu urodzin, która by przeżywał, ale tak to z Panem Bogiem w niebie to lepiej świętuje, jakby tutaj na ziemi. Następnie, moi drodzy, zachęcam do spowiedzi z okazji parafialnego odpustu. Ja też będę starał się przed mszami być szybciej. Również prosiłem, przyjedzie do nas tylko 4 księży na odpust parafialny. Prosiłem, żeby przyjechali szybciej. Również będzie okazja do spowiedzi i ja do tego serdecznie zachęcam. Dziękuję za skoszenie trawy i porządku wokół kościoła i plebanii, również za pomoc przy choinkach. Na msza święta przychodzimy w swoich grupach, bardzo o to proszę. Ci, co zamówili msza święta w danym dniu, nadal zachęcam do mszy świętej online. Pamiętajmy o maskach i odległości jeden od drugiego i od wieku od 14 do 60 lat. Dziękuję również za te dane, które robicie się ze mną jako księdze. Podzielę z nami serca i za pokuty, i za ofiary. Serdecznie dziękuję. Następnie, moi drodzy, tak się już czekałem, prawda, kiedy organista przyjdzie, żebyśmy ładnie, wspólnie zaśpiewali sobie majowe nabożeństwo i zaraz to za chwilę zrobimy, powierzając wszystkie nasze sprawy, całą naszą wspólnotę parafialną. Do róże różańcowe, mówię, dzisiaj nie robimy, żeby nie wyrównać świętego Jana Pawła II, świętego Stanisława, prawda? Ale przyjdzie ten czas, że zrobimy zmianę tajemnic różańcowych. Dziękuję Wam za modlitwę i Was też powierzam. Matce Przenajświętszej, niech Was prowadzi. Panu Ludwikowi i Pani Ireny, nie wiem, co Wam pożyczyć. Panie Ludwiku, czego pożyczyć? Ja myślę, że wszystko jest dobrze. O, Krystyna Wam, widzicie, witania przekazała.
na tego. Na pewno 40 lat sobie myślę, to jest i dużo, całe moje życie tak naprawdę, nie? Moje. Na pewno tak patrzy się z Bożej sprawy, kiedy ludzie potrafią tyle lat ze sobą żyć, wiedząc, jaki każdy z nas nieraz ma charakter, jest to zawsze, jak sobie tak patrzę, sprawa Boża. I Pan Bóg doprowadził, tak jak my się modliliśmy uprzejmie do dnia zaślubu. I prawda, wy jesteście tym dobrym świadectwem dla najmłodszych, że nieraz w życiu jest po różnemu, ale kiedy jedna mężczyzna i kobieta, jak ta mądrzy żona, uciekają się do Pana Boga i szukają rozwiązania, to można przeżyć wiele lat. I ja mam życie, prawda, żebyście w tej zgodzie nieraz, prawda, i w kłótniach, jakie na pewno gdzieś tam są, wkradają się w wasze życie, ale najważniejsze jest właśnie, że więcej jest dobrego. I tego dobrego wam życzę dla całej waszej rodziny. I tak myślałem, że dzisiaj was tutaj przed ołtarz, ale wam tego nie powiedziałem. Myślę, a jak nie, tak? Raz wybraliście, koniec, już nie ma gadania, moi drodzy. Ale bardzo też proszę, korzystając z tej okazji przy tym temacie małżeństwa, ci co mają 25 lat i 50 lat, prawda? Ja wam nie popuszczę, będziecie tutaj stary przed ołtarzem i jeszcze raz tę przysięgę składać. Jest to, moi drodzy, nie na tego. Niektórzy na was popatrzą z zazdrością, mówię, ci co tyle lat przeżyli, i 25, i 50, prawda? A niech to będzie taka dobra zazdrość, prawda? Bo jak kobieta nie ma mężczyzny, prawda, to nawet nie ma się z kim pokłócić. No kogo będzie w domu denerwować, prawda? No i mężczyzna jak wypije troszkę, może za dużo, no kto go będzie denerwować, jak nie kobieta, prawda? To takie górne, prawda? Ale z jednej strony, niech nasze małżeństwo w sercu nigdy nie zabraknie Pana Boga w sercu. W jednej i w drugiej sytuacji. I to jest wtedy zdanie. Wtedy ludzie przetrwają naprawdę na więcej ileś tam kryzysów, które nieraz przychodzą, tak samo jak w życiu małżeńskim i w życiu nieraz osobistym i w życiu, prawda, i kapłańskim, czy bycia siostrą zakonu. Nie ma życia, moi drodzy, żeby tak przejść sobie przez życie i żeby ciebie życie nie zaciepiło, czy nie poszarpało. W filmach miłosnych półtorej godziny to reżyser może tak zjąć piękny film, ale w życiu tak nie ma. Dlatego najlepsze życzenie dla wszystkich par małżeńskiej naszej wspólnoty parafialnej, szczególnie właśnie, żeby młodzi patrząc się na starsze małżeństwa, sami pragnęli takiego małżeństwa. Moi drodzy, wszystkie nasze sprawy, dziękuję wam za obecność. Szczególnie bardzo dziękuję tym, którzy zostali w domu. Ja wiem, że jest pokusa, żeby przyjść do kościoła. Niektórzy nie umieją tej pokusy pokonać i przychodzą. I ja też im się nie dziwię, moi drodzy, nikomu nie zabraniam. Ale też dziękuję tym, którzy, prawda, zostali w domu, którzy łączycie się z nami na żywo, prawda, kiedy my składamy Pana Jezusa tutaj na naszym kościele prawym. Jeszcze raz tym, co w domu, życzę dobrej niedzieli wam, moi drodzy. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Teraz pieśń na wystawienie. Boże Najświętsza, yeah.
Przybyw Ducha
Pan, zrobię duszy i ciała, a za sobiennictwie Najświętszej Marii zawsze dziewicy, uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
Święty Stanisławie, nieustraszony pasterzu dusz powierzonych Twojej pieczy, który w swojej obronie owczarni poniósł śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wiemy nam, prosimy Ciebie pokornie przez zasługi Twojego Boga, abyśmy zawsze byli gorliwymi naśladowcami Twoich cnót przez Chrystusa Pana naszego. Zachowaj nas